Dobry, jesteśmy na wystawie, która trwa nadal w Świętym Krzyżu, w Dolnym Kościele. Dzięki uprzejmości księdza proboszcza Zygmunta Berdychowskiego wystawa została przedłużona o kolejne dwie niedziele czerwca, czyli będzie otwarta 3 czerwca i 10 czerwca. Być może też są chętni koledzy, że otworzymy i Boże Ciało, czyli 31 maja. I tutaj zaprosiłam kolegę, którego znam bardzo wiele lat, z Kościoła Środowisk Twórczych, naszego duszpasterza, księdza Wiesława Niewęgłowskiego. I on brał udział, kolega Jerzy Nowicki, w pierwszej naszej wystawie tutaj Krzyż stał się nam bramą, która miała miejsce w 2012 roku. I teraz proszę, właśnie kolega rzeźbiarz, malarz, który robi piękne medale, opowie o swojej twórczości. No, ja bym wolał tak odpowiadać na jakieś pytania. No, proszę się przedstawić i powiedzieć troszeczkę o swoich pracach. Tak jak tu koleżanka powiedziała, jestem Jerzy Nowicki. Zajmuję się i malarstwem, i rzeźbą. Rzeźbą oczywiście jedynie w glinie i w gipsie. Nie robię żadnych odlewów brązu, tylko gips. I tutaj mam dwa medale w gipsie Jana Pawła II. Oczywiście one trochę inaczej będą pod kątem światła widoczne. Tak? O, i drugi jego też medal z takim hasłem: niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Ale to są jeszcze te dwie prace bardzo dawno robione. Tak samo i kardynał Wyszyński, tu jego. To są nowsze prace teraz. Tak, to są najnowsze. Najnowsze jest Piłsudski, bo to już jest na stulecie naszej ojczyzny. No, mam jeszcze rzeźby w domu, ale tutaj nie wystawię, bo to są tak ciężkie, że to by trzeba było jakimś samochodem przewozić ciężarowym, bo do osobowego się nawet nie zmieści. Zrobimy kiedyś. Tam mam i Lecha Kaczyńskiego, i Jana Pawła II pomnik, i świętej Katarzyny, Chrystusa, też Matki Bożej, tego typu prace. W gipsie wszystko. No to pani Hania podpowiada, żeby pan jeszcze coś powiedział o swojej działalności w kombatanckiej. Świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego była w brązie, tutaj stała, na tej pierwszej wystawie. To nie był brąz, to było malowanie na brąz. Aha, no ale w każdym razie to była głowa wystawiana tutaj, tak. I jeszcze była głowa Chrystusa, którą pokazywały, która była na grobie Jana Pawła II, świętego. Tak, na grobie świętego Jana Pawła II w Watykanie. Potem jak przenieśli jego ciało do ołtarza, to ta głowa Chrystusa była procesją przeniesiona do polskiego kościoła w Rzymie. I do dzisiaj tam jest powieszona z taką niedużą plakietką, kto wykonał i kiedy. I jeszcze kolega jest kombatantem, jest powstańcem i tutaj ma piękną kartę, taką patriotyczną w swoim życiorysie. I parę zdań powiedzieć. Do Armii Krajowej wstąpiłem mając zaledwie 16 lat. Dlaczego? Dlatego, że miałem już duże zdolności artystyczne, czyli graficzne, i Armia Krajowa sądziła, że jeżeli ja potrafię zrobić jakieś szyldy do sklepów
tego typu pracę, to dam radę i podrobić pieczątki różnych dokumentów. Oczywiście to była bzdura. Robiliśmy różne próby tego typu, ale to nie wychodziło, no bo wiadoma sprawa, co innego literka na szczycie, co innego pieczątka, prawda? Ale była taka okazja wspaniała, że moja mama ugotowała mi jajko na twardo. Ja, ponieważ byłem bardzo głodny, wziąłem to jajko, brałem, ono mnie parzyło do tego stopnia w ręku, że upadło mi na gazetę gorące jajko obrane. I patrzyli, że na jajku odbiła się cała gazeta. I w ten sposób potem podrabialiśmy podpisy i odbijaliśmy pieczątki jajkami. Także to jest śmieszne i pocieszne, ale skuteczne to było. Tak. A potem to już te sprawy. I pracowałem w Akademii Sztabu Generalnego jako dekorator, ze względu na to, że przez 2 lata, jak podrabiałem dokumenty, to już ubowcy domyślali się, kto to robi, i było bardzo niebezpiecznie. Koledzy mnie zabrali do Warszawy i tam poprzez znajomości różne wsadzili w Akademii Sztabu Generalnego, mówiąc, tu cię nikt nie będzie szukał. No i tam byłem przez 5 lat. Miałem tylko 2 lata siedzieć, ale ponieważ wykradałem różnego rodzaju dokumenty od generałów rosyjskich, no to proszono mnie, żebym dłużej został, żebym jak najwięcej tych dokumentów im przekazywał. No i taka moja działalność barwy krajowej. Tam też malowałem obrazy i kopie Jana Matejki robiłem i kopie Kossaka. No i na Kossaku się skończyło mój pobyt tam w Akademii, ze względu na to, że namalowałem ułanów polskich goniących Ruskich. A oni, nie znając historii Polski, zgodzili się, żebym ja to namalował, bo się pytali, co on przedstawia ten obraz. Ja mówię, a to Ruscy i Ukraińcy gonią Niemców. No i namalowałem, ale uciekłem, bo to wiadomo, potem mogło to się wszystko w jakiś sposób wydać. No. Także to wszystko, co mógłbym na ten temat powiedzieć. Ja się nazywam Anna Janiszewska, jestem z parafii Świętego Krzyża i w ogóle mieszkam niedaleko. I moja rzeźba to jest Anioł Stróż Polski. To jest właściwie projekt do rzeźby. 2 rzeźbki zrobiłam, ale to prywatnie one są. Jeden Anioł Stróż Polski jest w Józefowie, a drugi jest w Aninie. To jest projekt, taki szkic przed wykonaniem rzeźby, to robi się szkice. A ta rzeźba będzie duża, jak będzie zrobiona? Dużych wymiarów? Nie, kameralne. Anioł Stróż Polski. Tu był krzyżyk, ale w piecu odleciał. Bo to jest... Próbowaliśmy to wypalić w takim piecu polowym. I to się nie udało wypalić. Tylko się okopcił. Dużo rzeźb tego typu pani zrobiła? Jedna jest taka, a druga jest trochę większa. Mhm. Tak. Mhm. I zawsze jakiś anioł, czy jeszcze jakieś inne rzeźby pani robi? Tak, ja zrobiłam
taką większą pracę to nad Wisłą, w Smoszewie. Stoi tam? Płaskorzeźba. Maksymilian Kolbe z Matką Boską i rząd dzieci komunistów i ministrantów. Tak tym panom taki, no, przy wejściu do kościoła na 5 metrach wysoko. I to było wypalane w Warszawie u pana takiego mistrza Misiaka na Pradze. Ile na lat działce. Temu? Ile lat temu? Parę lat? Dawno temu. I tam w tej wsi też stoi mój pomnik wykonany na plenerze, święty Izydor, patron rolników. No, ksiądz prosił, żeby zrobić, ponieważ krzyż spróchniał, i na to miejsce, no, żeby zrobić kapliczkę, prosił, żeby się nie zmarnowało miejsce, bo bardzo trudno jest coś, za komuny było po zniesieniu tego krzyża, żeby to miejsce się nie zmarnowało. A tam rolnicy utrzymują się z truskawek. Więc patron rolników, święty Izydor. Tak. Cena. Jeszcze pani zrobiła? Świętego Nepomucena, który trzyma krzyż, modli się do krzyża, stoi w postaci stojącej. Zrobiłam na plenerze, ma niewielką figurę. I ksiądz na wsi niedaleko Białołęki prosił, żeby zrobić to dla parafii. I można tam jeszcze w tej chwili obejrzeć tą rzeźbę. Ja mam w domu zdjęcia tej rzeźby. Aha. Ona tu była 2 lata temu, w 2012 roku, na tej wystawie tutaj. Stała w kościele. Wykonany w Cieszynie. Na Akademii Sztuk Pięknych w Cieszynie. W czasie letnim, w czerwcu, był plener nauczycieli wychowania plastycznego, to znaczy liceów ceramicznych, liceów plastycznych, ponieważ ja uczyłam w szkole po akademii, to oni mnie zapraszali. Tam był Wydział Ceramiki. Myśmy tam, to była ogólnopolski plener ze wszystkich liceów plastycznych w Polsce. Z takich głównych miast, nawet z Gdańska byli nauczyciele, był jeden nauczyciel. Ale teraz jakoś nie dba się o tych prawdziwych plastyków, o rzeźbiarzy, prawda? Bo ten związek plastyków, rzeźbiarzy i ceramików został rozwiązany, bo nauczyciele nie mają czasu być prezesami. I ostatnia prezes umarła i to się wszystko rozsypało. I nie ma plenerów. A to było bardzo korzystne plenery, bo nauczyciele między sobą wymieniali wszystkie doświadczenia, rzeźby i ceramiki. No to coraz ciężej właśnie jest gdzieś coś wystawić i coś pokazać, co się robi własnoręcznie i prawda. Tak. No, artyści mają ciężko w tych czasach. Ciężko. Tak. Oni mnie już nie zapraszają, przypuszczam, że już z powodu wieku, bo może się obawiają, że nie poradzę.
No ale widać, że jeszcze pani właśnie to raczej robić i jeszcze. Jestem z tego zadowolona, bo bardzo mnie to wykańczało. Zofia Kubicka, jestem autorką tej rzeźby, która powstała na tą wystawę. Historia poruszająca. Przed wystawą zostałam zaproszona przez Fundację Służba Niepodległość, żeby brać udział w tak szacownym gronie. I myślałam, co pokazać, ponieważ jestem osobą wierzącą i praktykującą oraz mam tradycje patriotyczne w rodzinie od wielu, wielu lat, to pomyślałam sobie, że praca, która ma uhonorować kawał historii Kościoła w służbie zdobywania niepodległej, ma być tak naprawdę modlitwą. I postanowiłam odnieść się do takiego nurtu mesjańskiego, zmartwychwstania narodu, do którego przez wiele lat, wiele pokoleń dążyło, oddając swoje życie, marzenia, talenty. I postanowiłam rzeźbić zmartwychwstałego Chrystusa. Myślę, że to jest taka cząstka mojego wrażenia i hołdu, który chcę oddać dla pokoleń walczących o Polskę. Tyle, no cóż. Jestem zaszczycona, że mogę być ze wspaniałymi artystami, grobią osoby, czujących podobę. Dziękuję. Beata Tomczyk-Sokołowska. To są moje dwa obrazy poświęcone tematyce platyńskiej. Już malowane dość dawno, są z 2008 roku, ale cały czas ten temat mnie inspiruje. To, co zostało zapomniane w historii, jest dla mnie pewną inspiracją do tworzenia, do próby przybliżenia tego ideału. Nie chciałam nawet nazywać dosłownych tych obrazów, ale ważna jest ta relacja z widzem i widz musi wiedzieć, o co chodzi. Dlatego najpierw był tytuł po łacinie, ad finem, czyli taki koniec, ale polski tytuł to są domy katyńskie. Chodzi o to, żeby odbiorca wiedział, co, ile emocji w to włożyłam, jaki to był ból. A miałam w rodzinie zresztą dziadka, który uciekł z transportu do Katynia, więc tym bardziej ten problem mnie bardzo interesował. I staram się właśnie, ponieważ mam męża historyka, staram się takie tematy historyczne poruszać. Nie są to jedyne tematy, jakie poruszam, ale między innymi właśnie nawiązuję do tych zapomnianych historycznych dat. Kiedyś stworzyliśmy z mężem taką wystawę poświęconą wywózkom na Syberię. Deportacja 44 to było Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Uważam, że naprawdę doskonała wystawa. Też nie rozreklamowana, nie zauważona, ale ci, co widzieli, to myślę, że doceniali wartość.